Najmujemy w studiu naszych wszystkich gości ekipa, jako stworzyła Śreka po kasiebsku. No, zaczyna to przywitanie łet szkolny Dorota Wilczewsko ze szkoły w gimnazjowi w Przedkłowie. Witamy serdeczno. Witam. I Patrycjo Andryskłewsko, to znaczy łet twórska rolę Śreka. Witaj, Jeśros. Witam się, Siwaro. Taci kulturalny głos graje ogra. No, ja się aż dziwny. Ale zaczniemy łet wypytywanie szkolny. Jak we zareagowali na to, że ta korobłeta waszych uczniów co spłetkała z tacim łetbiora? No ja, to był, jak to młodzież narzekła, szok. I to był pryprywdze taci szok dla nas. No, to była ta kurobeta konkursowa, która miała kuskra dosce przeniesł tyś, no ma w sześcim. I co pewno to udało. Jak to, oni brakuje wele po emocji tyś szkolny, taci merytoryczny? Jo, choć już są w trzeciej klasie i są bardzo dobrze, są mi radzą, ale w tym tłumaczeniu i czy to jest dobry pomysł, tak, czy to ta udba windze, te jakieś tam wątpliwości bała, nie? Ale to się udało. Patrycja, te zagrała rola Śreka, temu to jest tereno bardziej tu rozpoznawalno, choć głos taci mój, żeby nawet nie pasujący, ale czemu głowa was za to wzała? No, żeby była rozrywka, to jedno, ale był jakiś taki impuls? Udba został stąd, że przez... został ogłoszony konkurs przez Klub Studenci Pomerania i my brali udział już rok temu w tym i myślę, że teraz tyś co zgłosimy. No i dziewczęta wybrały akurat ten szteczk, no i tak weszło. Myślę, że trafiony był jak najbardziej dobrze. I łeto jest podpitum, czemu prawie Śrek, choć tu mamy następny Zeusa, ja ci też będę sobie opowiadał, ale ja bym chciał ciebie jeszcze podpytać, jak to było, zagrać nie dość, że chłopsko rola, to jest tacigo chłopa, no często dziwny, myślę, dla młodego Zeusa, żeby taka rola zagrać. No nie wiem, tak rola mnie przedzielę i o tyś chca, także nie było problemu. I z tym jakby dopasowaniem co do charakteru Śreka tyśni? No, wiadomo, na początku nie było łatwe, ale jakoś dała rada. No dało rada i efekty są widzę w tym, jak wiele wyświetleniów. Samo uprzystąpnienie na naszym fanpage'u to jest 125 widzimiesów, ale tak po prostu tego na całym Facebooku i na YouTubie bardzo wiele.